Ja mówię, jak to? No ale tak jest, no ale myślałam, że No. coś, o czymś jeszcze nie wiem, więc nie. Nie, jeszcze to są pewne rzeczy, o których raczej nie będę mówił, Nie, oczywiście. Spokojnie. ale dwie książki rocznie, tak. Jest na to. Tego się będę trzymał przez jakiś czas. No i dobrze. Potem będą 4 rocznie. Przynajmniej do 60. Czyli jeszcze przez pięć, Jeszcze bardzo długo. jeszcze przez 5 lat. Jeszcze chyba z 15. To jeszcze przez 20 lat. O matko, sałatko, jak to mówią. Dobrze, tu mam telefon po to, żeby podglądać pytania. Mam nadzieję, że bateria jednak mu wytrzyma. I normalnie najpierw zapowiedź do kamery, prawda? Zanim pokażecie cały plan, prawda? Dobrze. Ty nie, nie. Co muszę powiedzieć? Znak. Mogę nie kończyć. Dzisiaj mamy 3 godziny. Pan Marek przyniósł sobie zapasy, mamy kanapki, wniesiemy catering na plan. Tak jest, żona, Bernard był u fryzjera. żona mnie świetnie No. wyekwipowała. Tak? Tak, Jajka na oczywiście. twardo. Jajka na twardo nie, ale kotlety. Tych, którzy chcą więcej. Na spotkanie zaprasza mBank z pakietem produktów Intensive, partner cyklu mPIK Premiera Online. Drodzy Państwo, dzień dobry, minęła 18, to jest najlepsza godzina, żeby rozpocząć kolejną wspaniałą premierę online Empiku. Kolejny raz zapraszamy Państwa do świata doskonałej polskiej literatury, tej z najwyższej półki, bo dziś czas na spotkanie z wyjątkowym pisarzem. Nie dość, że świetne pióro, wspaniała umiejętność opisywania rzeczywistości, i tej współczesnej, i tej nieco dawniejszej, ale również erudycja, kultura osobista i uśmiech. To jest coś, z czym zawsze do nas przyjeżdża na spotkanie i co zawsze nas ujmuje. Jest przy okazji posiadaczem prawdopodobnie wszystkich, a na pewno większości najważniejszych kulturalnych i literackich nagród w tym kraju, autorem ponad 20 bestsellerowych powieści, wbrew pozorom nie tylko kryminalnych. Panie i panowie, Marek Krajewski jest dzisiaj gościem Empiku. Panie Marku, dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko się zgadza i ja zawsze to będę powtarzać, jeśli tylko będzie mi dane. Bardzo mi miło pana widzieć. Mnie również bardzo dziękuję za to wspaniałe powitanie, za te miłe słowa pod moim adresem. Aż się spłoniłem, bo nie poczuwam się aż do takich pięknych określeń, superlatywów, które padły z pani ust. Dziękuję bardzo. Ale jak zawsze nie nakłamałam, możemy dopiero nabroić dzisiaj, panie Marku. Możemy Tak. się umówić, że coś dzisiaj zbroimy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Tym bardziej, że, drodzy państwo, pan Marek zabiera nas do świata Typków z podciennej gwiazdy, portowego, mrocznego, wolnego miasta Gdańska, do świata pięknych, uwodzicielskich niewiast, co do których jednak można mieć pewne wątpliwości, czy ich intencje są na pewno czyste, do świata intryg, do świata szpiegów, do świata międzynarodowych niesnasek, do świata nowej powieści, której głównym bohaterem jest oczywiście sam on, czyli Edward Popielski. Ta powieść to jest Miasto Szpiegów. Celebrujemy premierę. Gratuluję kolejnej książki Dziękuję oczywiście bardzo. z całego serducha. Ja nazywam się, drodzy państwo, Justyna Żwik-Kluga, jestem dziennikarką, a dzisiaj mam przyjemność być gospodynią naszego spotkania. Zachęcam państwa do zadawania pytań, które będziemy podglądać i na koniec naszego dzisiejszego wieczoru będzie czas na sprawdzenie, co państwa najbardziej interesuje, czytelników i czytelniczki. Dodam jeszcze, że nasze spotkanie na język migowy tłumaczy jak zawsze elegancki, dostojny, świeżo po fryzjerze Bernard Kino. Panie Marku, zawsze czuję dreszcz emocji, kiedy mogę państwu oznajmić, że rozpoczyna się sprzedaż mojej najnowszej powieści. Jakie to są emocje? Tak pan napisał na Facebooku przy okazji Miasta Szpiegów. Cóż to się w tym sercu dzieje? Piękne, miłe emocje, wspaniałe, wiele wspomnień. Zawsze wracam pamięcią do tych chwil, do tej późnej jesieni roku 1999, bo wtedy właśnie po raz pierwszy zobaczyłem i poczułem zapach farby drukarskiej. Trzymałem w rękach moją pierwszą książkę Śmierć Breslau, moje pierwsze literackie dziecko. Towarzyszyły mi wtedy wielkie emocje, tak jak przy narodzinach moich dzieci w rzeczywistości. Prawie się czułem. To znaczy widziałem przed sobą twór mojego umysłu, wytwór mojej pracy i od razu pojawiła się niepewność. Pojawiła się niepewność, jak zostanie to przyjęte, czy w ogóle zostanę zauważony. To był 99 rok. Oczywiście od tego czasu minęło mnóstwo już lat. A mimo wszystko, kiedy wychodzi moja nowa książka, zawsze z pewnym niepokojem czekam na pierwsze reakcje czytelników, na pierwsze opinie, ale z jednakową przyjemnością jak wtedy, wiele lat temu, wciągam ten niepowtarzalny zapach
farby drukarskie. Ja nie mogę uwierzyć w to, że towarzyszą panu takie emocje przy kolejnej książce, jak przy debiucie. Jakoś tak jest, nie wiem dlaczego. Naprawdę? Tak, naprawdę. Może dlatego, że czasami moje oczekiwania są wysoko jakoś, powiedzmy, postawione. Oczekuje się ode mnie, że oczekiwania czytelników również są tutaj niezwykle istotne i te oczekiwania muszę jak najbardziej uwzględniać. Ostatnio zwiększyłem tempo mojej pracy. Ukazują się dwie książki rocznie. No i ciągle wydaje mi się, że ciągle się martwię o to, czy kolejna książka dorówna poziomem poprzedniej. Najmilsze życzenia, jakie ktoś może mi złożyć, to takie, żeby kolejna książka nie była gorsza od poprzedniej. To jest moje zmartwienie i stąd pewnie te emocje płyną, żeby nie odstawać. Czytelnicy moi mają swoje własne osobiste rankingi, o tych rankingach dowiaduję się w listach, prawda? Jedni piszą, że lubią taką książkę, inni, że inną. Ja też układam własny ranking moich książek pod tym kątem, mianowicie uwzględniam, jak dobrze, jak szybko, jak przyjemnie mi się pisało daną książkę. I tutaj rzeczywiście następują pewne zmiany, ponieważ jestem literackim weteranem i właściwie każdą książkę mi się pisze równie dobrze, co jest groźne. Co jest groźne, bo również grafomanom się dobrze pisze. Tego już, to się już nie nagrało, panie Marku, to zdanie się wytnie, ale zatrzymałabym się przy tym, o czym pan powiedział, o tym prywatnym rankingu i rankingu czytelników. To gdzie się w rankingu znajdzie Miasto Szpiegów? To jest nowy cykl. To jest nowy cykl, bo od paru lat osadziłem Edwarda Popielskiego, mojego polskiego bohatera mojej serii. Łysego, tak jest. Otóż w roli szpiega, w roli agenta polskiego wywiadu, polskiej legendarnej dwójki. Otóż to jest już chyba trzecia powieść, tak, o tym nowym wcieleniu Edwarda Popielskiego. I ciągle nie jestem pewny, czy dobrze się poruszam na tym dość grząskim gruncie. Szpiegowskim? Szpiegowskim, ale i historycznym. Aha. Ja bardzo lubię historię, owszem, ale dobra znajomość historii wymaga dużego zniuansowania. Wymaga rozpatrywania różnych szczegółów, drobiazgów, aby wyrobić sobie właściwy obraz epoki. I tutaj się pojawiają zarzuty rozmaite pod moim adresem, które z pokorą przyjmuję. Na przykład takie zarzuty, że ja idealizuję nieco dwudziestolecie międzywojenne. To prawda. Prawo pisarza, tak? Prawo pisarza i no, to jest też związane z moimi osobistymi przeżyciami. Kiedy dorastałem w latach 70., wówczas czasy PRL-u były dla mnie rzeczywistością nieznośną, prawda? W latach 80., kiedy przeżywałem największy taki no, bunt nastoletni, prawda? Żyłem w czarnym stanie stanu wojennego, w czarnym czasie stanu wojennego. Wówczas sięgałem pamięcią zawsze do tego okresu międzywojennego, do II Rzeczypospolitej, do tego w moim mniemaniu wówczas wolnego, wspaniałego kraju i widziałem w tym kraju siłą rzeczy wówczas coś w rodzaju mocarstwa, podczas gdy tak naprawdę był to kraj mający swoje i blaski, i cienie, i tych ciemnych stron było również bardzo dużo. Dopiero teraz, po latach, staram się wyzwolić spod tego przemożnego wpływu wyidealizowanej sielanki, za jaką uważałem II Rzeczpospolitą, ale niestety to jeszcze w moich powieściach nie jest widoczne, choć tu i ówdzie pojawiają się takie silne akcenty społeczne, czy będę mówię o biedzie, o nędzy panującej wówczas, to się już pojawia. Myślę, że tego będzie więcej, wraz z tym, jak będę się wyzwalał spod tego przemożnego wpływu tych młodzieńczych wyobrażeń. Ale ja mam też wrażenie, że pan pokazuje bardzo ciekawy kontekst różnych relacji polsko-niemiecko-ukraińskich, chociażby tu w kontekście Miasta Szpiegów. No zabiera pan też, bo jesteśmy i w Warszawie, i we Lwowie w tej książce, tak. Ale przede wszystkim, i to jest taki clue chyba tej historii, rzuca pan Łysego do wolnego miasta Gdańska. Dlaczego? No tak, rzeczywiście tak jest, bo interesują mnie zmagania wywiadów. Powieść szpiegowska, czy cykl mój szpiegowski, oczywiście musi mówić o walkach wywiadu polskiego, czyli dwójki, no, z kim? Oczywiście z tymi wywiadami tych państw, które nam zagrażały wówczas, czy które starały się zrewidować traktat wersalski. To były dwa takie państwa, oczywiście to Związek Radziecki i Niemcy. Niemcy, później III Rzesza, wcześniej Republika Weimarska i z tymi państwami no, Polska była pewnej wywiadowczej zimnej wojnie, by tak rzec. Napisałem dwie powieści o zmaganiach polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, czyli dwójki z sowieckim Razwiedupprem, a teraz nadszedł czas na zmagania z niemiecką Abwerą. No i jakie tu wybrać miejsce, zastanawiałem się przed przystąpieniem do pisania tej powieści.
Jakie miasto byłoby dobrą scenerią, by osadzić w nim akcję takich wywiadowczych zmagań? Różne miasta przychodziły mi do głowy, choćby jakie? Bydgoszcz. Bydgoszcz, który był siedzibą legendarnego Jana Henryka Żychonia, prawda, czyli tej słynnej ekspozytury numer 3, która była odpowiedzialna, centrala walki wywiadowczej przeciwko państwu niemieckiemu, którym kierował Jan Henryk Żychoń, znakomita, niezwykła postać, bardzo literacka, filmowa, by tak rzec nawet, aż się dziwię, że do tej pory żaden film nie powstał o Żychoniu. Otóż Bydgoszcz, Toruń, gdzie była silna mniejszość niemiecka i gdzie takie walki kontrwywiadowcze mogłyby być toczone. Ale potem ktoś mi uświadomił, nie pamiętam już nawet kto dokładnie, może sam znalazłem taką informację w internecie, tak, bo od tego zacząłem szukać, od internetu zacząłem, tak zawsze zaczynam, kiedy szukam głównej dominanty mojej powieści. Otóż znalazłem informację, że w Wolnym Mieście Gdańsku były rozmaite, mniej lub bardziej zakamuflowane agencje wywiadowcze, także prywatne, które sprzedawały informacje różnym wielkim wywiadom, a to Abwehrze, a to OGPU sowieckiemu, a to Polskiej Dwójce. I tutaj to miasto szpiegów, czyli miasto pełne agencji szpiegowskich, pełne agencji wywiadowczych, pełne zmagań, działań pod przykrywką, wydawało mi się wspaniałą, interesującą scenerią. Po drugie, Gdańsk, przecież jego historia jest w dużej mierze podobna do historii mojego ukochanego, rodzinnego miasta Wrocławia. No właśnie, tak coś czułam, że gdzieś to połączenie musi być. Musi paść też słowo Abwehra, no bo to jest bardzo ważne słowo w kontekście miasta szpiegów. Zresztą już to pan zajawił, mówiąc o wpływach różnych wywiadów. Czy to nie będzie zbyt niebezpieczne, takie spotkanie Popielskiego z Abwehrą? Niebezpieczne? No rzeczywiście, Abwehra wówczas była bardzo silną, to były bardzo silne służby specjalne państwa niemieckiego, bardzo wpływowe. Ich złowrogie działania były oczywiście odczuwane w Polsce bardzo mocno niekiedy. Tutaj mamy do czynienia z czymś w mojej powieści, co można by nazwać porwaniami. Porwania jako element walki wywiadowczej. To się pojawia, to jest bardzo ważne. Znalazłem taki świetny artykuł profesora Wojciecha Skóry na ten temat. Porwania jako element walki wywiadowczej w okresie międzywojennym. Ten artykuł dokładnie przestudiowałem i wtedy się pojawiła myśl, żeby od tego wyjść, żeby od tego zacząć. Także porwania, których dokonywała Abwehra, w Wolnym Mieście Gdańsku, nawiasem mówiąc, zakamuflowana bardzo, bo zgodnie z traktatem wersalskim nie mogły tam działać służby wywiadowcze państwa niemieckiego. Szefem Abwehry nieoficjalnym był legendarny, owiany złą sławą, Oskar Rajle, komisarz kryminalny z prezydium policji. Postać ta, właściwie jej odpowiednik, występuje w mojej powieści. To jest w ogóle powieść, w której bardzo dużo się dzieje. Zastanawiałam się, czytając, pan zawsze też dużo czyta, to wiem, szykując kolejne swoje książki. Już pan trochę zdradził, co pana fascynowało, dwudziestolecie międzywojenne swoją drogą. Czy kiedy pan czytał, zbierając materiał do tej książki, to troszkę pan odmitologizował to dwudziestolecie już? Już ten proces nastąpił w pańskiej głowie, czy cały czas pan tak myśli, jak będąc nastolatkiem czy młodym człowiekiem? Już to następuje oczywiście. Są książki, które doskonale demaskują takie idealistyczne nastawienie. Tutaj oczywiście też pojawiają się warstwy społeczne, te moje książce, które są warstwami, powiedzmy, żyjącymi w nędzy. Pojawiają się ciemne zaułki portowe Wolnego Miasta Gdańska, pojawiają się różni marynarze, dezerterzy, uciekinierzy. To też ciekawe w Gdańsku, prawda, że to jest takie miasto otwarte, tak, że różni ludzie się przewijają przez to miasto. Tak, oczywiście, różnie, jak to w miastach portowych. Wszystko jest możliwe, no właśnie. Jak to w miastach portowych. Mój ulubiony pisarz rzymski, Cyceron, powiedział, że w miastach portowych istnieje jakieś zepsucie obyczajów, ponieważ wraz z nowymi językami mieszają się nowe zwyczaje. Piękne zdanie, po łacinie ono brzmi: Est maritimis urbibus corruptela quedam morum. Jest w Dziękuję, że pan miastach najpierw powiedział po polsku, a tak, później po łacinie, to dużo ułatwiło. Dziękuję. Bardzo proszę, jest w portowych miastach pewne zepsucie obyczajów. Chciałem, takim mieście szpiegów. Chciałem jako motto, nawiasem mówiąc, wybrać to zdanie Cycerona, ale przypomniałem sobie, że już kiedyś użyłem tego zdania w tej właśnie funkcji powieści Arena Szczurów, to było dawno. I ta książka jest pierwsza właściwie, w której motta nie ma.
To prawda, motta nie ma, ale jest epilog, czy takie podsumowanie, finisz, w którym dziękuję Pan różnym ludziom, z którymi Pan pracował przy tej książce, czy którzy Pana wsparli wiedzą, dokumentacją, ale również pada tam takie zdanie, że Pańscy czytelnicy mają uwagi, kiedy pisze Pan zbyt drastyczne sceny, że mają takie, no, gdzieś tam ich to boli, a tutaj te drastyczne sceny są i one, jak rozumiem, są związane z prawdziwymi wydarzeniami? Tak. Albo inspirowane prawdziwymi wydarzeniami? Są inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, tak jest. Tutaj zwłaszcza no, są takie bestialskie działania gdańskiego niemieckiego motłochu, podburzanego przez propagandystów hitlerowskich. Mhm. Tutaj mamy do czynienia w tej powieści, widzimy całe gromady pijanych, agresywnych wyrostków, którzy atakują nie tylko Polaków za używanie języka polskiego na ulicy. Proszę sobie wyobrazić, no jest scena, w której pewien pijany drab atakuje polskie młode dziewczyny, 14-letnie dwie dziewczynki, które rozmawiały w pociągu podmiejskim po polsku. Znalazłem tę informację, prasa polska grzmiała wtedy, pisała o tym bardzo. Są inne jeszcze bestialskie działania, które dokładnie opisuję, to jest prawda. To, co napisałem, może się wydać, mogą niektórzy czytelnicy uznać, że jest to wytwór mojej fantazji, że ja jako pisarz, który ma szczególne zamiłowanie do drastycznych scen, tutaj również we krwi specjalnie wszystko skąpałem, właśnie, prawda? Tak, tak. Otóż nie jest tak. Te sceny, które największe, jak sądzę, będą miały, czy najbardziej zostaną uznane za najbardziej drastyczne, te sceny są wzięte, no, są faktami. Takie sceny wystąpiły. To się stało w Wolnym Mieście Gdańsku. Nie będę więcej mówił, no, użyłem tylko tego najbardziej takiego delikatnego przykładu, bo są sceny o wiele bardziej zatrważające, bo to pobicie tych młodych dziewczynek samo w sobie jest no, ohydnym czynem, prawda? Kiedy damski bokser pijany młode kobiety, czy w ogóle kobiety, prawda, bije brutalnie, to jest ta scena zawarta w mojej książce, ale są jeszcze bardziej drastyczne. No właśnie, skoro o kobietach mowa i ta kobieta jest na okładce, już też podglądałam dyskusje, które są na Facebooku i u Pana, i w wydawnictwie, i gdzieś w internecie, okładka jest doskonała. Okładka o, dziękuję. Jest przepiękna, jest po prostu mistrzowska. Dziękuję w imieniu projektanta. Pan Michał Pawłowski jest niezrównanym projektantem moich okładek. No to też ważne, żeby powieść była kompatybilna, tak? Czy adekwatna okładka do powieści, to się to pięknie udało. No jest ta kobieta, ja powiedziałam na początku, że to są kobiety, które są bardzo uwodzicielskie. Jest taka pani na kartach tej powieści, to jest pani Irena Arendarska, której się dużo złego wydarzyło w życiu, ale właśnie kim ona jest, jeżeli pan może trochę zdradzić i co tam się z Popielskim wydarzy w kontekście tej pani z okładki? No cóż, w powieściach szpiegowskich, taką częstą figurą jest kobieta fatalna, femme fatale, która z jednej strony pod płaszczykiem pewnej takiej niewinności manipuluje mężczyznami, z drugiej strony bardzo często ma jakąś ponurą przeszłość, jest dotknięta przez jakąś traumę. Taka kobieta fatalna, taka figura kobiety fatalnej bardzo mi się podoba. Podoba mi się, bo jest świetna literacko. Wdzięczna, po prostu. Tak się domyślam, wdzięczna literacko, można stworzyć dobre tło historyczne, można opisać biograficzne takiej osoby, można ją unurzać w przeszłości, w różnych traumatycznych wydarzeniach. Taka osoba wtedy staje się wieloznaczna, bo z jednej strony mamy do czynienia z manipulantką, która dzięki swojej urodzie, a także błyskotliwej inteligencji, potrafi czynić z mężczyzn marionetki, a z drugiej strony ta kobieta jest głęboko zraniona i niesie w sobie jakąś skazę. Skazę, którą została naznaczona przez zły świat. Takie postaci literackie niejednoznaczne są mi bardzo bliskie. Nie lubię postaci literackich, które szeleszczą papierem, które się składają z samych jasnych cech. Postać literacka powinna mieć i ciemne cechy, i jasne, tak jak my wszyscy. No właśnie, chyba nie ma takich ludzi, prawda, którzy by się składali tylko z jasnych cech i bardzo dobrze, bo to byłoby koszmarnie nudne. Oczywiście, że tak. Ale są też inne kobiety. Jest Leokadia, jest Róża. Co u nich? Leokadia pojawia się, tak, tutaj w tej powieści jest mocno, mocno eksponowana. W tej powieści jej obecność jest wyraźnie zaznaczona. To już nie jest tło Edwarda. Oczywiście w poprzednich powieściach też ona nie była takim zupełnym tłem. Ona w pewnym momencie, ona zawsze
swoją błyskotliwą spostrzegawczością, inteligencją popychała Edwarda na właściwe tory. Tak. Nawet czasami nieświadomie. Nieświadomie powiedziała o jakimś zagadnieniu, nieświadomie weszła na jakiś tor i tym torem myśli Edwarda Popielskiego już pobiegły, tym torem doprowadziły go do sprawcy. Taka jest Leokadia i taka była zawsze, natomiast tutaj ona po raz pierwszy bardzo wyraźnie mówi o swoich potrzebach, że nie chce już być tylko i wyłącznie starą panną, bo tak ją nazywano, która żyje w cieniu swojego kuzyna, bon vivanta, brylanta lwowskich, tak, powiedzmy, lwowskich salonów. Ona sama, ona chce wyjść z jego cienia, ona sama ma swoje potrzeby i ma swoje zainteresowania, które zresztą miała zawsze. Ja zawsze byłem dość hojny, dość szczodrze tymi zainteresowaniami obdarzałem, bo z jednej strony była to kobieta, która wspaniale potrafiła interpretować na fortepianie wielkie dzieła muzyczne, była pianistką znakomitą, po drugie była brydżystką, grała w brydża, czyli miała analityczny umysł, zresztą wyćwiczony, wyrobiony na lekturze Kartezjusza, ponieważ była jedną z pierwszych absolwentek Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i jest absolwentką romanistyki i Kartezjuszem się zajmowała, czyli jest to osoba o bardzo błyskotliwym umyśle. I tutaj w tej powieści ona zaczyna grać na swój własny rachunek. Ona w pewnym momencie podejmuje decyzje, które stoją może w sprzeczności nieco z decyzjami czy z planem, jaki dla niej przewidział jej kuzyn, Edward Popielski. A jak to się skończy? No to zachęcam do lektury. No ktoś z pańskich czytelników napisał, że ona jest awanturnicą. Tak. Jedna z moich czytelniczka napisała, że jest ona awanturnicą, ale w granicach zdrowego rozsądku. To mi się bardzo podobało, bo to jest taki pewien oksymoron, awanturnica, a tu zdrowy rozsądek. Raczej te dwie rzeczy ze sobą dobrze nie korespondują, ale tutaj dobrze ta moja czytelniczka oddała jej charakter. Tak, tutaj się ona okazała kobietą bardzo charakterną. Bardzo charakterną, choć ten racjonalizm, który jest jej tak bliski w wykonaniu, no, czy po wieloletnich studiach nad Kartezjuszem, też dochodzi do głosu. Inspirował ją pan jakąś postacią z historii, którą pan znalazł gdzieś w annałach? Nie, nie. Jest to kobieta, która moim zdaniem nadaje się, czy jest to osoba, jest to figura, jest to postać bardzo interesująca literacko, jak sądzę. Też złożona z pewnych sprzeczności, z pewnych jasnych i ciemnych stron. Tak sobie wyobrażam kobietę, z którą chętnie bym porozmawiał, którą chętnie bym spotkał, kobietę jednej strony grającą w brydża, o analitycznym umyśle, z drugiej strony zdystansowaną, ironiczną, by rzec jeszcze taką panującą nad okolicznościami, a przede wszystkim małomówną. Mm-hmm. Ona jest małomówna. Te wszystkie cechy jakoś składają się na obraz, moim zdaniem, interesującej kobiety, tak jak chciałem przedstawić. Nie, ona nie ma żadnego pierwowzoru. Nie było żadnej kobiety, która służyłaby jej za wzór Leokadii. Chciałem tak zrobić od samego początku i jest ona, te cechy cały czas jakoś staram się pogłębiać. Tak, tak. One ciągle występują. Daje pan jej więcej pola do popisu. Pytam też o to dlatego, że również podejrzałam komentarze pańskich czytelników i tam się pojawia taka sugestia, czy pan sięgnął do historii Krystyny Skarbek, no bo kiedy pada hasło Miasto Szpiegów, co prawda historycznie 10 lat później pisze czytelnik, ale historia piękna. Tu nie ma Krystyny Skarbek? Nie ma. To oczywiście to jest bardzo ciekawa postać i bardzo ciekawa historia, natomiast może kiedyś ją wykorzystam. W tej powieści nie została ona wykorzystana, na pewno. Skoro mówimy o motywach szpiegowskich i kryminalnych, o to chciałam pana zapytać. Na ile, powiedział pan o takim takie słowo wdzięczny, tak, czy przyjemne pisanie, na ile dla pana, dla pisarza takiego rasowego, powieść szpiegowska czy sensacyjna jest wdzięczniejszym czy inaczej wdzięcznym tematem niż kryminał? Tutaj nie ma jakichś wielkich różnic. Naprawdę? To są drobiazgi. Oczywiście można powiedzieć, że miałem silne obawy, wstępując na tę ziemię nieznaną, terra incognita, czyli mówię o powieści szpiegowskiej, tak, prawda? Bo tam są nieco, trzeba uwzględniać nieco inne elementy niż powieści kryminalnej. Na przykład nie ma czegoś takiego, czego ja nie lubię, nie ma, a co jest charakterystyczne dla powieści kryminalnej, mianowicie policyjnych narad.
Powieści szpiegowskiej tego Tak. nie ma. Tutaj szpieg działa trochę na własny rachunek, czasami konsultujący ze Z swoimi. jeden do jednego ewentualnie są rozmowy jakieś, Tak, tak? tak. Tak, Czasami tak, tak. konsultuje to coś ze swoimi mocodawcami, Tak. ze swoimi przełożonymi, ale na ogół jest zanurzony czy wrzucony we wrogie środowisko, gdzie musi sam podejmować decyzje, czasami bardzo szybko. Te decyzje są no, bardzo ważne, mogą mu ocalić życie albo doprowadzić do utraty tegoż życia. Dlaczego pan nie lubi policyjnych narad? Nie są ciekawe do opisywania, tak? W jakiś Chyba sposób? tak. Chyba tak. To znaczy, kiedy się pojawiają takie napięcia pomiędzy uczestnikami tych narad, to trzeba mieć dużo talentu, żeby je wykorzystać narracyjnie. Ja raczej w takiej policyjnej naradzie widziałbym dominację jednego policjanta, który mówi, co mają inni robić. Podczas tak naprawdę nie jest tak zupełnie. Policjanci zabierają głos, mają swoje pomysły. To nie jest tak, że oni pokornie słuchają swojego przełożonego. Ja przez wiele lat pracowałem jako nauczyciel, byłem nauczycielem akademickim i raczej bliższa mi jest taka postawa jednego aktora w czasie spotkań z większą publicznością. To znaczy, mówię tutaj o publiczności akademickiej, studenckiej na przykład. No, jeden prowadzi wykład, nad tym panuje, prawda? Jakimś takim byłem kiedyś przez wiele lat. Raczej niechętnie pozwalałem studentom przerywać sobie wykład w pół słowa, tylko czekałem na opinię już po wykładzie ewentualnie. No tak samo pan robi z Popielskim, tak? Z głównym bohaterem. Poddaje go pan różnym sytuacjom, próbom. Też pana to fascynuje trochę, jak ten jeden człowiek zarządzi, rozegra, odnajdzie się. To jest też dla pana taka literacka pożywka? Tak, no to jest bardzo interesujące, jak on sobie da radę oczywiście, ale to jest interesujące dla czytelnika, nie dla mnie, bo ja wiem, jak sobie da radę. Ja mam dokładny plan już sporządzony wcześniej. Natomiast no, tak czy inaczej, samodzielny bohater, pojedynczy bohater, który działa w trudnych warunkach, wrogich okolicznościach, nieznanych, nieznanych jest bardzo ciekawy do wykorzystania. Co ciekawe, można by nawet, myślałem o tym kiedyś i zrobiłem nawet taki eksperyment, można by nawet użyć narracji pierwszoosobowej. Ja zrobiłem, ja poszedłem, prawda? To może mówić Popielski. Zrobiłem kiedyś taki manewr powieści w Otchłani mroku, gdzie sama akcja była przeplatana pamiętnikiem Edwarda Popielskiego. Tam się pojawiała w tym pamiętniku narracja pierwszoosobowa. Tak właśnie było, bo taka narracja w całej powieści niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. A przede wszystkim jest kłopotliwa dla autora, kiedy ma przedstawić wydarzenia, które się wydarzyły poza oczami tego człowieka, tego oczywiście, człowieka, poza nim po prostu. Poza sytuacjami, w których on brał udział, w których był głównym aktorem. To jest trudne. Dlatego tradycyjna narracja trzecioosobowa, tradycyjne sceny odpraw policyjnych, kiedy jeden narzuca innym, prawda? Krótkie na ogół, bo nie lubię. Nie lubię długich dialogów, staram się je ograniczać. To jest też kolejny powód, dla którego nie lubię scen tych narad policyjnych i tak dalej, i tak dalej. Raczej staram się przeplatać sceny narracyjne, sceny dynamiczne, walka mojego bohatera ze scenami psychologicznymi, ewentualnie łączyć jedno z drugim. Mam nawet specjalny program komputerowy, jestem miłośnikiem gadżetów i nowych technologii. Mam nawet taki program komputerowy, w którym mogę oznaczać poszczególne fiszki. Sceny są w postaci fiszek, jakby naklejanych na tablicę korkową i ja je odpowiednio je oznaczam. Sceny narracyjne są czerwone, sceny opisowe, psychologiczne zielone i patrzę Pan proporcje jednym wtedy rzutem, widzi, tak, tak? Niesamowite. Jednym rzutem oka widzę, jak się one przeplatają. Niesamowite. To tu odchodzi pan od takiego wizerunku rozkładania kartek na podłodze, zapisywania planu akcji. Marek Krajewski ma do wszystkiego gadżet. To do tego jeszcze dojdziemy. Dwie rzeczy jeszcze związane konkretnie z miastem szpiegów. Mianowicie ten motyw szpiegowski. Na ile dla pana są interesujące metody pracy różnych wywiadów? Na przykład właśnie dwójki kontra metody pracy Abwehry. Czy to jest taki, bo mówił pan na początku, że też chce pan iść trochę w pokazywanie kontekstu społecznego i problemów społecznych. A na ile wgryzł się pan, czy zafascynował się pan tymi stricte szpiegowskimi tematami, wywiadowczymi? No one przede wszystkim służą mi do tego, aby znaleźć dominanty powieści. Co to jest dominanta? To jest odpowiedź na pytanie, kto kogo i dlaczego zabił, albo kto kogo i dlaczego porwał i co z tego wynika. To jest dominanta powieści. Tutaj dominantą były porwania. Porwania jako element walki wywiadów. No zatem
czytając rozmaite książki na temat polskiej dwójki, polskiego wywiadu przedwojennego, natrafiłem na to, po prostu na takie informacje. Natrafiłem w książce Mariana Zacharskiego Krwawiąca granica. W tej książce znalazłem takie informacje, zacząłem dokładnie drążyć, szukać dodatkowych informacji na ten temat i znalazłem je i stąd powstało Miasto Szpiegów. Czyli odpowiadając na pani pytanie bardzo prosto, metody pracy wywiadowczej interesują mnie jako dominanta powieści. Tam szukam tego, od czego mógłbym wyjść. Odpowiedzi na te pytania, które przed chwilą przytoczyłem, przedstawiłem. To jest, od tego się zaczyna wszystko. Czyli metody pracy wywiadowczej, tak, na tym ma się opierać powieść. No dobrze, to osadźmy się jeszcze w kontekście, w którym żyjemy od ponad roku, za chwilę pewnie będzie półtora, mianowicie kontekst pandemii. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że w pańskiej powieści Miasto Szpiegów jest motyw pewnych okropnych insektów roznoszących zarazę. Przypadek? Tak, przypadek. Całkowity przypadek. Przypuszczenie oka, że Miasto Szpiegów wychodzi w czasach pandemicznych. Nie. Nie. Są wszy, które roznoszą tyfus. Wszy, tak. Wszy, które roznoszą tyfus plamisty albo dur plamisty, prawda? To są straszne, to były straszne owady, czy no, jad, trucizna, jak nazywano to, które w sobie nosiły, był śmiercionośny, powodował mnóstwo zgonów. Tyfus był potworną chorobą. Jeszcze pod koniec II wojny światowej, kiedy ludzie nie chcieli, aby ktoś wtargnął do ich mieszkań, na przykład zdobywcy niemieckich miast, żołnierze radzieccy, często nie wchodzili do tych mieszkań, na których był napis Achtung Tyfus, czyli uwaga, tyfus. To słowo było straszne, to słowo niosło zapowiedź śmierci w męczarniach, zarazy, prawda? Zatem tyfus był chorobą no, bardzo groźną, bardzo niebezpieczną. Co ciekawe, dotykał on najczęściej, śmiercionośny był na ogół wśród warstw, dotykała na ogół warstwy wyższe, nie niższe wcale. Chłopi, robotnicy żyjący często w kiepskich warunkach sanitarnych przed wojną, nie byli, tam tyfus zbierał o wiele mniejsze żniwo. Tak czy inaczej była to potworna choroba. I tutaj na arenę nauki światowej wstąpił na przełomie lat 20. i 30. Rudolf Weigl. Profesor Rudolf Weigl, polski biolog, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, który stworzył no, wspaniałe laboratorium produkujące z rozmaitych, powiedzmy, elementów tych owadów, części, wyciągano tam przez odwłok preparaty, czy powiedzmy, nie czy preparaty, substancje, które, z których robiono potem preparaty przeciwko tyfusowi. Otóż to laboratorium słynne na cały świat wsławiło się tym, że wynaleziono szczepionkę przeciwko tyfusowi. Rudolf Weigl tylko poprzez zbieg okoliczności dostał Nagrodę Nobla za wynalezienie tej szczepionki. I ten motyw odgrywa ważną rolę w mojej powieści. Motyw pracy laboratorium Rudolfa Weigla. Wynikami jego pracy są zainteresowani rozmaici ludzie, także i ludzie źli. Więcej nie mogę nic powiedzieć. Tak. Jedno jest pewne, książka Miasto Szpiegów bazuje, jeżeli mówimy o ten motyw, bazuje na znakomitej pracy, znakomitej książce Mariusza Urbanka pod tytułem Rudolf Weigl i karmiciele wszy. Otóż ci karmiciele wszy to byli ludzie, którzy przychodzili do laboratorium Weigla, no i musieli no płacono im za to, oddawali swoją krew tym krwiożerczym owadom. Owady piły ludzką krew, w specjalnych klateczkach były umieszczone, te klatki były przytwierdzone do łydki u mężczyzny, do uda u kobiety i owady przez taką gazę, prawda, która dla nich nie stanowiła żadnej przeszkody, była ona dla nich taką przeszkodą jak t-shirt dla komara, powiedzielibyśmy dzisiaj, otóż przez taką gazę piły ludzką krew, żeby no, nie zdechnąć.
One miały żyć, te owady, żeby potem mogły być zaszczepione, czy zaszczepione mogły być, żeby potem do nich wprowadzić zarazki tyfusu i potem odpowiednio to wykorzystać. Otóż tam się taki pojawia motyw. Tutaj czerpałem pełnymi garściami z ustaleń i Mariusza Urbanka. Choćby taka scena, kiedy wchodzi pewien człowiek do laboratorium i widzi napis. Uwaga, teren zakaźny. Pięknie to brzmi. Uwaga, teren zakaźny. No z tym pięknie, to myślę, że definicja słowa pięknie jest tutaj, ale muszę panu powiedzieć, że nie spodziewałam, że ja jestem, to jest bardzo ważny motyw tej powieści, to jasne, ale pańska wiedza na ten temat jest porażająca i ja naprawdę spodziewałabym się, że to jest takie puszczenie oka z powodu pandemii, ale to jest motyw wykorzystany na potrzeby tej książki, gdyby nie było pandemii i tak te wszy pewnie by się to pojawiły. I tyfus, tak? Tak, oczywiście, że tak, bo no, ja jestem pisarzem dość płodnym ostatnio, piszę dwie powieści rocznie. No i żeby temu sprostać, temu wyzwaniu, muszę rozmaite motywy, rozmaite zdarzenia z przeszłości wykorzystywać. Zatem cały czas, krótko mówiąc, muszę siedzieć w książkach, w materiałach rozmaitych i szukać czegoś, co mi się przyda. Czegoś, co może być interesujące dla czytelnika, czegoś, co ma dobre też uzasadnienie historyczne. Sam bym nawet tego nie mógł robić, pracując w takim tempie, gdyby nie to, że mam znakomitego eksploratora, mojego młodszego współpracownika, młodego człowieka, który mi szuka rozmaitych materiałów w internecie, pan Mikołaj Kołyszko. I on namierzył ten tyfus? Nie namierzył. Akurat tyfus, o tyfusie notkę zrobiłem sobie sam, kiedy kilka lat temu wpadła mi w ręce książka Mariusza Urbanka. Mhm. Czytałem ją i pomyślałem sobie, o, może warto to wykorzystać. Mam w moim komputerze taki folder, który jest zatytułowany Pomysły i tam natychmiast zrobiłem stosowną notatkę w tym folderze, żeby kiedyś zwrócić uwagę na wszy i na karmicieli wszy z laboratorium Rudolfa Weigla. Swoją drogą z tym tematem spotkałem się dużo wcześniej, ponieważ jedną z karmicielek wszy była nieżyjąca już moja pani profesor Ludwika Rychlewska z Uniwersytetu Wrocławskiego, z którą miałem zajęcia historię literatury łacińskiej. Ona pochodziła ze Lwowa. We Lwowie w czasie wojny mnóstwo ludzi pracowało w ten sposób, zarabiało pieniądze. Mnóstwo ludzi Rudolf Weigl uchronił od śmierci głodowej, dał im utrzymanie. To jest wspaniała, no, wielka jego rola, wielka jego zasługa. Potem był atakowany, uważany w PRL-u za zdrajcę niekiedy przez niektórych. Niesłusznie, bardzo to było dla niego bolesne. No cóż, takie są ludzkie losy. Drodzy Państwo, jeśli jesteście ciekawi, co te małe i dosyć ohydne stworzenia namieszają, czy namieszały w książce Miasto Szpiegów, to koniecznie proszę to sprawdzić, a my za chwilę sprawdzimy, co dla naszego gościa jest kluczowe. Pan Marek Krajewski jest gościem premiery online Empiku. Oczywiście na tę premierę zapraszamy wspólnie z wydawnictwem Znak, bo Znaku jeszcze dzisiaj nie wzmiankowaliśmy, więc naprawiamy to zaniedbanie. Wspomniał Pan na początku naszego spotkania, ja jestem tym ciągle zadziwiona, że Pan wraca do debiutu. Tyle książek od tamtego czasu, a Pan cały czas gdzieś tam te emocje w sobie pielęgnuje. Ale skoro mówimy o tym pierwszym bohaterze, który przyniósł Panu też taką sławę i uwielbienie czytelników, o Eberhardzie Moku, kiedy Pan tworzył Moka i Popielskiego. Co było dla Pana najważniejsze przy tworzeniu tych postaci? To znaczy odróżnienie ich od siebie, umiejscowienie ich w innych kontekstach, czy jednak nadanie im pewnych wspólnych cech? I to, i to. To znaczy najpierw... Tak, i to, i to. Pierwszym bohaterem moim był Eberhard Mok. Mhm. Eberhard Mok miał być człowiekiem, w moim zamyśle, miał być człowiekiem pewnym sprzeczności. Z jednej strony miał być brutalnym śledczym, człowiekiem, który godziwymi i niegodziwymi metodami stara się naprawić świat, a z drugiej strony miał być człowiekiem wrażliwym, lirycznym, nawet nadwrażliwcem. Taką postać chciałem stworzyć. No i stworzyłem, Eberhard Mok zaistniał na kartach moich kilku powieści, aż nadszedł moment, kiedy poczułem się znudzony nie tyle Eberhardem Mokiem, ile Wrocławiem, scenarią wrocławską. Już nie chciałem więcej pisać o Wrocławiu. Pomyślałem sobie, że przede mną jakieś nowe wyzwania może stoją, może powinienem spróbować. Byłem młodszy, niecierpliwy. Dzisiaj bym tego pewnie nie zrobił, ale wtedy podjąłem taką decyzję i postanowiłem przenieść mojego bohatera, stworzyć nowego bohatera i przenieść go do scenerii polskiej. Lwów.
pojawił się wtedy w moich planach z różnych powodów. Jestem wrocławianinem, we Wrocławiu mnóstwo ludzi, malwowskie korzenie. Uniwersytet Wrocławski tworzyli profesorowie, którzy przyjechali z Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechnikę Wrocławską. To było bardzo silne. Zatem te wpływy były bardzo mocne. Lwów był mi bardzo bliski. Moja mama pochodzi spod Lwowa, z ziemi lwowskiej. To wszystko sprawiło, że wybrałem Lwów jako miejsce akcji. No i bohatera Polaka. Popielskiego, Edwarda Popielskiego. Dlaczego ja odszedłem od MOKa wówczas? No właśnie z powodu, no raczej tu zadecydowała sceneria, zmiana scenerii. Nie bohater, nie do końca bohater. Bohater. I w tym momencie dochodzimy do drugiego, do kolejnego wątku, który pani poruszyła w swoim pytaniu, mianowicie co ich łączy, a co dzieli. Prawda? No, łączy ich pewien modus operandi, oni podobnie działają. Oni podobnie działają, podobnie jeden i drugi jest takim no, psem gończym sprawiedliwości, stara się wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Każdy z nich mógłby powiedzieć, ja jestem sądem. Mógłby tak wygłosić takie zdanie, które zresztą jest tytułem powieści jednego z amerykańskich pisarzy. Otóż jeden i drugi mają taką skłonność do naprawiania świata na siłę. Ale się różnią jednak. Eberhard Mock na przykład jest człowiekiem, który nie ma dzieci, marzy o dzieciach. To jest dla niego bardzo istotny brak. Chciałby mieć syna. Nie udaje mu się to z tego powodu, że jest po prostu bezpłodny. W tamtych czasach, kiedy małżeństwo nie miało dzieci, winą obarczano wyłącznie kobietę. Mok jest człowiekiem swoich czasów po prostu. Nie widzi w sobie żadnej winy, prawda? To go gnębi, to go przytłacza. Popielski ma córkę, Ritę, która mu sprawia mnóstwo problemów. W tym się różnią. Różnią się również no, osadzeniem społecznym, powiedzmy, są innymi ludźmi, ponieważ Popielski jest Polakiem. Po prostu Polakiem z całą polską tradycją. Jak najbardziej Europejczykiem również, ponieważ jest absolwentem Uniwersytetu Wiedeńskiego. Ale ta polskość dochodzi niejednokrotnie do głosu u Popielskiego, jest czymś bardzo ważnym. Natomiast u Mocka nie ma żadnej niemieckości. Mock nie jest żadnym niemieckim patriotą. Nigdy taka cecha nie została przeze mnie jakoś wyeksponowana, kiedy charakteryzowałem tego bohatera. Tutaj zupełnie od tego abstrahuję. To jest też bardzo wyraźna różnica. Są oni dla mnie obaj bardzo ważni. Na tyle ważni, że zamierzam poświęcić im kolejne 5 lat mojego życia. Mam teraz lat 55, zamierzam do 60 pisać o Eberhardzie Mocku i o Edwardzie Popielskim. Będzie pan ich jeszcze ze sobą spotykał? Nie, już nie, bo byłoby to trudne. Oni się już raz spotkali. W roku 37 prowadzili wspólnie śledztwo. To było jedno spotkanie takie długie, znaczy obaj działali jednocześnie, ręka w rękę. Natomiast potem się spotkali jeszcze w roku 45 albo 6 we Wrocławiu w mojej powieści Władca Liczb albo Rzeki Hadesu, już nie pamiętam w której. Musiałbym spojrzeć na półkę, napisałem 23 powieści, tak. Także jest, czasami mi się mylą, muszę przyznać, z pokorą. Otóż tam się spotkał z Eberhard Mock z Edwardem Popielskim w piwnicy wrocławskiej, usiedli, wymienili się krawatami. Tak jak bohaterowie Homerowi z zbrojami, tak samo oni krawatami. Popielski dał Mockowi krawat z barwami Lwowa, Mock z barwami Wrocławia. I powiedzieli sami do siebie, już nigdy nie zobaczymy naszych ukochanych miast. Tutaj, gdzie teraz jesteśmy, to będzie moje miasto, mówi Popielski, a ty, Eberhardzie, musisz szukać sobie miejsca gdzie indziej. Eberhard znalazł w Stanach Zjednoczonych po wojnie. To jest też ich bardzo różni. Eberhard jest raczej obieży światem, a Popielski mocno osadzonym, powiedzmy, w geograficznej tej części Europy, którą nazywamy no, Polską. Ponieważ ta część naszego spotkania nazywa się Ważne i Najważniejsze, a pan jest, i też pan sam o sobie mówi, jako o miłośniku filozofii stoickiej, no jest pan filologiem klasycznym, pilnym czytelnikiem Marka Aureliusza. Zastanawiam się nad tym, jakie najważniejsze przesłania czy myśli od stoików panu się przydają na co dzień. Jest takie piękne zdanie, które sobie zawsze powtarzam. Po polsku ono brzmi: wiatr wiejący od Boga znieść w milczącym znoju. To powiedział Marek Aureliusz, zacytował jakiegoś nieznanego poetę greckiego. Po grecku to też pięknie brzmi: Theotchen depneont uron ananke tlenai kamatois an odyrtois. Ponownie dziękuję, że najpierw była polska wersja. Tak, i to kamatois an odyrtois bardzo mi się podoba. To jest po polsku można przetłumaczyć w znoju,
ale w milczeniu, bez jęku, w znoju, w trudzie, ale bez jęku. Jest to dewiza, którą chętnie, którą przyjmuję jako moją dewizę, jako taki drogowskaz, za którym staram się iść. A to jest takie pogodzenie z trudami, tak? Tak, no jest to, zdaję sobie sprawę jako człowiek, który Nie ma buntu, nie ma przewiduje, tu buntu. nie ma buntu, nie, nie. Ja potrafię sam siebie zdeterminować w tym sensie, że po prostu sam przyjmuję wszystko, co mnie spotka, z pogodnym nastawieniem, bez walki, chyba że to, co mnie spotka, dotyka, no trafię, jakoś nie pozwala mi realizować, czy dochodzić do moich pryncypiów, prawda? Nie pozwala mi realizować tego, co zaplanowałem w sensie takim, no, moralnym. Wtedy jest jaka taka przeszkoda, jest do pokonania po prostu. Ona wtedy walczę z taką przeszkodą. Powiedział Pan o tym, czego Pan nie lubi może trochę w powieściach kryminalnych, czyli tych narad policyjnych, a bez czego Pan sobie powieści, niekoniecznie kryminalnej, również szpiegowskiej, swojej powieści, bez czego Pan sobie nie wyobraża? Bez punktów kulminacyjnych. Dwóch przynajmniej. Punktów kulminacyjnych. Nie lubię... Napięcie? Tak, tak. Nie lubię takich właśnie bezkształtnych, amorficznych powieści. Które płyną, tak? Które płyną. Tylko człowiek może się napawać pięknem słowa. Piękne słowa się mogę napawać czytając poezję. Natomiast jeżeli czytam prozę, to chcę wiedzieć, co się stało. Chcę wiedzieć, co się wydarzyło. Chcę wiedzieć, przed jakimi wyborami stanęli moi bohaterowie. Nie mógłbym przeczytać książki, w której by było, tak jak w jednej ostatnio bardzo głośnych książek, gdzie na 70 stronach opisywane jest, jak mężczyzna przewija dziecko. I rodzą się wtedy u niego rozmaite reminiscencje do swojego dzieciństwa, do swojego życia itd., itd. Nie. To nie jest mój świat. Jako czytelnik pragnę, jako pisarz, bo jako pisarz chcę tworzyć takie książki, które bym chętnie czytał jako czytelnik. Takie były, to zresztą legło u podstaw, to było powodem napisania mojej pierwszej powieści. Ponieważ chciałem napisać książkę, której się akcja rozgrywa we Wrocławiu, która by była kryminałem, osadzonym w przedwojennym Wrocławiu, a takiej książki nie było, to wypełniłem tę lukę w produkcji czytelniczej. Pisałem dla siebie jako dla czytelnika, ponieważ byłem na tyle, powiedzmy, no, można powiedzieć, pokorny, czy nie, w ogóle nie wierzyłem w sukces tej pierwszej książki, nie sądziłem, że ktokolwiek ją wyda. To były lata 90. To były lata 90, to był trudny czas dla polskich pisarzy. Także jako czytelnik, jako pisarz uwzględniam siebie, Marek Krajewski pisarz uwzględnia Marka Krajewskiego czytelnika. Czyli piszę takie książki, jakie sam chciałbym przeczytać. Takie książki muszą mieć punkty kulminacyjne. To jest najważniejsze. Dwa punkty kulminacyjne przynajmniej. Staram się projektować każdą scenę, żeby w każdej scenie był mały punkt kulminacyjny. To już jest maestria wielka. Nie zawsze mi to wychodzi, a raczej rzadko mi to wychodzi, ale staram się jak mogę. Czyli pisarstwo, sztuka pisarska jako wyszukiwanie luk i wypełnianie tych luk swoimi kolejnymi książkami. Trochę tak to jest. Być może tak jest. Być może pisanie, czy genezą napisania pierwszej książki jest czytelnicza tęsknota? Czytelnicza tęsknota. To niech będzie punkt wyjścia do zastanowienia się nad czym nasz bohater, nasz gość tęskni, za czym tęskni, czego chciałby mieć więcej. No właśnie, zwykliśmy w tej nowej odsłonie premier online pikowych pytać naszych gości o to więcej. Czy Pan jest taką osobą, która każdego dnia chciałaby dla siebie więcej różnych rzeczy, doznań, spotkań, podróży, umiejętności być może? Czy tak jak powiedział Pan trochę w kontekście filozofii, którą Pan wyznaje, że trzeba się godzić z tym, co jest, czy pokornie przyjmować znój? Tak właśnie by było. Nie potrzebuję niczego więcej. Jestem zadowolony z tej sytuacji, w jakiej teraz jestem. Marzyłem o tym, żeby żyć z pisania. Udało mi się, jestem pisarzem zawodowym. Tak chciałem. Patrzę spokojnie w przyszłość. Mam sporo moich czytelników, którzy czekają na każdą moją książkę. Dla nich piszę, dla nich tworzę. Nie chcę niczego więcej. Życie osobiste, rodzinne też mi się dobrze układa. Jestem człowiekiem spełnionym, nie potrzebuję niczego więcej. Żadnych podróży, ja nie lubię podróży zresztą, broń Boże. Podróże równają się chaosowi, a słowo chaos jest dla mnie najgorszym słowem. Lubię przewidywalną, spokojną nudę.
Ale jest takie świetne zdjęcie na pańskim Facebooku, gdzie pan siedzi na urlopie w kapturze, to jest w lesie i tam jest las, książki dla rozrywki, poranna kawa dla pobudzenia umysłu, kaptur na głowie dla ochrony przed przymrozkiem. To może więcej takiego lasu, więcej takich momentów? Nie, całkowicie mi wystarczają te miesiące, które tam spędzam, a spędzam tam moje 2 miesiące urlopowe zawsze, to jest w kwietniu i we wrześniu tam jestem. Oprócz tego pół roku tam właściwie siedzę, ponieważ w miesiącach jasnych, wtedy kiedy jest słońce, tam pracuję. W miesiącach ciemnych wracam do Wrocławia i wtedy tworzę we Wrocławiu. To jeszcze jedno więcej, takie pisarskie. Mówi pan o sobie, kilka razy dzisiaj pan powiedział, że jest pan płodnym twórcą, 2 książki rocznie, taki jest plan. A gdyby rok był dłuższy, to czy tego materiału byłoby więcej? To znaczy, czy ukrywa pan gdzieś w swoich, no nie powiem, że na fiszkach zapisanych w szufladzie, bo rozumiem, że od tego są nowe technologie i ma pan rozliczne pliki na komputerze czy aplikacje do tego, kolejne pomysły, które chętnie pan by realizował, gdyby było więcej przestrzeni? Tak, oczywiście, są takie pomysły. Mam takie pomysły. Jestem zadowolony z mojej pozycji autora powieści kryminalnych i szpiegowskich. Ona mi całkowicie odpowiada, ale gdyby był rok dłuższy, gdybym mógł więcej pracować, to chciałbym to i owo jeszcze zrobić. Co to jest niekoniecznie, to i owo? Niekoniecznie ograniczać się do tego gatunku, który uprawiam. Powieść historyczna, wielka powieść historyczna, osadzona w starożytności, to jest jeden z moich pomysłów. Również interesuje mnie bardzo historia militarna. Wyobrażam sobie kilka powieści takich militarnych. I właśnie jedna starożytna, czyli kiedy na północnych rubieżach Imperium Rzymskiego ścierały się hordy barbarzyńców ze śmiercionośną maszyną, jaką było 5000 ludzi tworzących Legion Rzymski. Legiony rzymskie. Myślę również o walkach o wiele nam bliższych, o współczesności, prawie że. Wyobrażam sobie powieść osadzoną w realiach II wojny światowej, I wojny światowej. To są konfliktów zbrojnych rozmaitych. Tak, to byłby taki inny nurt. Może w tym nurcie kiedyś się znajdę, kto wie. Na razie przez te najbliższe lata jednak pozostanę przy moich bohaterach, przy Edwardzie Popielskim i przy Eberhardzie Moku. To wszystkich bardzo cieszy, niemniej to, o czym pan powiedział, o tych innych, o tych może nie rubieżach gdzieś tam literackich, ale o tych innych rejonach, to myślę, że może być piękna sprawa. To się akurat nagrało, więc do tego wrócimy, panie Marku, zweryfikujemy za jakiś czas. Dobrze. A tymczasem zajrzymy do tego, co państwo pytają. Czas na pytania od czytelników i czytelniczek. A jest tych pytań naprawdę sporo, więc teraz się zagłębię, panie Marku, w ekran telefonu. To może nie wyjątkowy gadżet, ale pomagający podczas premier. Pani Małgorzata pisze tak. Z zachwytem odkrywałam wierne przedstawienie topografii Wrocławia-Breslau w pańskim cyklu o Moku. W czym niewątpliwie pomogło panu to, że mieszkał pan we Wrocławiu? Czy napotkał pan na trudności, jeśli tak, to jakie, w odtwarzaniu topografii Lwowa, Gdańska w pańskim cyklu o Popielskim? A i czy nie tęskni pan czasem do swojego poprzedniego wcielenia dydaktyka? Tu mamy 2 pytania w jednym od Wiele, tak, tutaj ciekawe wątki pani poruszyła w tym pytaniu. Do pracy dydaktycznej tęsknię. Owszem, to była praca, którą wykonywałem con amore, z wielką przyjemnością. Lubiłem tę chwilę, kiedy widziałem błysk w oku u moich słuchaczy, studentów, kiedy tłumaczyłem szczególnie skomplikowane zagadnienia dotyczące walki morfemów łacińskich. Bo starałem się zawsze nadać taką metaforę, ubrać to w metaforykę militarną, kiedy mówiłem o zagadnieniach językoznawczych. Otóż tego mi brakuje, owszem, ale nie zamierzam wracać już do tej mojej dawnej roli, to jest już niemożliwe. A bywa pan na wykładach czasami? Gdzieś prowadzi pan wykłady, tak? Tak, prowadzę, jestem zapraszany na rozmaite wykłady, prowadzę takie wykłady z wielką przyjemnością. Wracam myślami wtedy, wspomnieniami do mojego poprzedniego wcielenia, czyli nauczyciela akademickiego. Tutaj w tym pytaniu była również, tutaj było też pytanie o to, co sprawiało mi trudności w znajdowaniu, przy poszukiwaniach topograficznych,
właściwie nie było tak wiele takich, nie było tak nie spotkałem się, nie napotkałem na jakieś wielkie rafy topograficzne. W czasach, kiedy księgi adresowe Wrocławia są dostępne w internecie, kiedy mogę pójść nawet do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i skorzystać z przebogatych zbiorów śląskich tak zwanych, to właściwie odtwarzanie topografii Wrocławia nie jest jakimś wielkim problemem. Są zdjęcia, są księgi adresowe, są mapy. Potrafię z tego korzystać, od lat to robię. Nie jest to większy, wielki kłopot. W wypadku Lwowa to jeszcze był mniejszy kłopot, ponieważ do Lwowa można pojechać. To miasto zostało szczęśliwie oszczędzone przez wojnę. Można pojechać i po prostu chodzić tymi zaułkami, ulicami, robić zdjęcia. No a przy okazji, oczywiście przy okazji, przede wszystkim, żeby to robić jakoś efektywnie i dobrze, to trzeba mieć ekspertów, którzy mi służą swoją wiedzą. Takimi ekspertami w przypadku Lwowa są ukraińscy historycy, którzy znakomicie znają przeszłość polską Lwowa, którzy potrafili, podsuwali mi rozmaite sugestie, za które jestem im bardzo wdzięczny. Także była to duża różnica, ponieważ Wrocław, który był zniszczony w 70%, trzeba było odtwarzać po prostu dzięki źródłom, do Lwowa można było pojechać. A Gdańsk? A Gdańsk znów odtwarzałem dzięki rozmaitym internetowym źródłom, materiałom. Są księgi adresowe, oczywiście są stare mapy. Tutaj mi też bardzo pomagali moi współpracownicy, zwłaszcza pan Mikołaj Kołyszko, mój współpracownik, który znalazł dla mnie wiele interesujących informacji, na przykład na temat, jak wyglądała gdańska Wigilia. Nieco inaczej niż Wigilia w Polsce. Kiedy chciałem pewną scenę umieścić podczas targów takich świątecznych, bożonarodzeniowych, no to musiałem wiedzieć, jak te targi wyglądały. Mój współpracownik, mój eksplorator znalazł mnóstwo takich materiałów. Także no, pan zadaje zadania. No tak. Nie ma łatwo ze mną. Nie ma łatwo. To prawda, zwłaszcza kłopotliwe są rozmaite kwestie prawne. Na przykład, kiedy jest w mojej powieści jednej Golem mowa o przyznawaniu obywatelstwa, czy o prawie stałego pobytu we Wrocławiu. Tak. To tutaj pan Mikołaj Kołyszko miał ogromne kłopoty, żeby znaleźć szczegółowe informacje. Musieliśmy się często uciekać do analogii. Zdarzało się to, że nie mogliśmy znaleźć danej informacji. Trzeba było wtedy analogicznie, w innym prawodawstwie, gdzieś indziej znaleźć jakąś informację. Kiedyś jeden z moich czytelników zareagował na taką moją wypowiedź, właśnie podsyłając mi odpowiedni link do kodeksu cywilnego z okresu Bismarcka. Także cieszę się, że mam takich czytelników, którzy często mi pomagają, zwłaszcza w moich mediach społecznościowych, rozmaite zamieszczają odsyłacze, czy w mailach, na które zawsze z radością odpowiadam. Skoro pan zahaczył o wątek Wigilii, to też do tego świetnie nawiązuje pytanie od pani Małgorzaty. Czy doczekamy się również książki kucharskiej z ulubionymi potrawami Moka czy Popielskiego? Byłby to ciekawy dodatek do pańskich opisów najrozmaitszych kulinarnych kwestii, a i domyślam się, że jest pan kulinarnym koneserem. Tak, jestem smakoszem. Moje umiejętności kulinarne są bardzo słabe. Wielkim sukcesem jest zrobienie jajecznicy, powiedzmy, na tym bym poprzestał. Może jeszcze coś wiem, może kiedyś potrafiłem jeszcze coś, zdarzało mi się czasami usmażyć kotlety. No to już nie jest takie proste. To wszystko, mielone, kotlety mielone. Okay. Dobrze, w każdym razie... Ale już bez kokieterii, panie Marku, już bez kokieterii. Tak, ale... Ale to prawda, nie będzie raczej książki kucharskiej. Ja no, nie mam czasu na rozmaite, na jakieś takie boczne działalności. Skupię się raczej na tym, co robię od lat. Nie mam czasu na to. Kto wie, może kiedyś, nie wykluczam, może kiedyś będzie taka, jak takie sugestie, jak pani Małgorzaty się pojawią bardzo często, to będę o tym, może o tym pomyślę, ale jak na razie pozostaję przy moich dwóch światach literackich, przy świecie Lwowa i świecie Wrocławia. No właśnie, dwóch światach. Pan Julek pyta o to, czy pojawi się jakaś nowa główna postać oprócz Popielskiego i Moka. Nie jestem ryzykantem. Dlaczego to ryzyko? To jest ryzyko. Doświadczyłem tego, kiedy prowadziłem postać Edwarda Popielskiego. Wtedy, kiedy się on pojawił, dostawałem mnóstwo listów, w których autorzy, zwłaszcza autorki, kobiety, protestowały przeciwko temu, że prowadziły nowego bohatera. Chciały Eberharda Moka, po prostu.
to nie zdawałem sobie sprawy z tej siły przyzwyczajenia, prawda? Łacińskie przysłowie mówi consuetudo altera natura est. Przyzwyczajenie jest drugą naturą. Otóż tak właśnie to przyzwyczajenie było silne, że często moje czytelniczki protestowały. I to było ryzyko, które, no, jak już je podjąłem, to ryzyko, no to brnąłem, prawda? Byłem konsekwentny. Pisałem kolejne książki o Popielskim i jednak udało mi się doczekać chwili, kiedy niektóre moje czytelniczki piszą, że wolą Edwarda niż Eberharda. Co się pojawia dość często. Bardzo mnie to cieszy. Ale nie jestem człowiekiem o naturze ryzykanta i nie będę nowego bohatera raczej wprowadzał, przynajmniej na jakiś, nie będę tworzył jakichś nowych serii chyba. Trudno powiedzieć, ale nie planuję. Jasne, chociaż to słowo chyba pewnie pojawiło się nie bez powodu. To skoro pan mówi o czytelniczkach, to na podsumowanie pytanie od czytelniczki. Jak się pisze w czasach pandemii? No tak samo jak i przedtem, to znaczy... Ale jest takie wyobrażenie u nas czytelników, że no właśnie jakoś państwa, nie wiem, ja się podłączę pod to pytanie pani Zofii, że jakoś na was niektórzy pisarze mówią, dla mnie się nic nie zmieniło, ale niektórzy są zdołowani, gdzieś tam inne emocje przeżywamy. Czy na panu też się to odbija w jakiś sposób, czy nie? Nie. To znaczy jest jedna różnica, jaka jest, jaką dostrzegam, to no brak spotkań autorskich. Takich spotkań autorskich face to face, tak. kiedy mogę jako stary i doświadczony dydaktyk obserwować reakcje na twarzach moich słuchaczy. Kiedy widzę, że nudzę, albo kiedy wchodzę w jakieś rejony, które są nieciekawe, powiedzmy. A czasem też ciekawe. Dziękuję. Tak też bywa. W każdym razie tego mi brakuje, ale oprócz tego no, widziałem kiedyś taki internetowy dowcip. Pisarz przed pandemią. Pisarz w czasie pandemii, pisarz po pandemii, na wszystkich tych trzech obrazkach ten sam facet siedział i przed komputerem. I tyle. Oczywiście, tak jak powiedziałem, brakuje mi spotkań twarzą w twarz. Pandemia dotknęła mnie osobiście. Chorowałem, moja rodzina chorowała. Mamy to za sobą, jestem zaszczepiony, jestem po pierwszej dawce, czekam na drugą. I to tyle właściwie. To tyle. Nie widzę żadnej różnicy. Pisarz pracuje w samotności, kiedy pisze książki. Ja jestem człowiekiem, który nie wyobraża sobie po prostu wokół siebie rozmaitych rozpraszaczy uwagi. Nigdy nie słucham muzyki, kiedy pracuję. Jedyne, co jest spoza świata książek, to jest dzbanek z herbatą, filiżanka. I to wszystko. To taki potrzebny świat, myślę, żeby pan spokojnie mógł pisać, bo to jednak tak woda też zapraszam. Oczywiście, telefon komórkowy wyłączony. No tak, nie, w ogóle ograniczam, używam go, telefonu komórkowego w bardzo ograniczonym zakresie. Prawie że nie używam. Także to wszystko. To się u mnie nic nie zmieniło. Pandemia no, nie wpłynęła na mnie w żaden sposób, na moją pracę twórczą. To ja myślę, że podczas naszego dzisiejszego, ja też już telefon odłożę w takim razie. Państwo, myślę, że już wszyscy zamówili książkę najnowszą, czyli Miasto Szpiegów. A jak ją przeczytamy, to co będziemy czytali na jesieni? O, jest książka o Eberhardzie Moku. Ona jest dokładnie opracowana. Plan jest dokładnie opracowany. Zaczynam pisać ją, nie wiem, jutro, pojutrze, bo jeszcze po urlopie, ja w kwietniu miałem urlop. Zdjęcie ilustrujące mój urlop jest to, które pani przytoczyła, to w kapturze, prawda? Tak. Otóż odpocząłem przez miesiąc, przeczytałem sporo książek i teraz zaczynam pracę nad nową powieścią o Moku. Plan jest dobrze już przygotowany, dobrze opracowany. W tych fiszkach? Nie, w programie komputerowym znakomitym, właśnie są te fiszki, tak jest. Plan jest przygotowany, zaczynam pisać. Jutro wracam do Wrocławia, może jeszcze jutro nie, ale pewnie w poniedziałek już zacznę naprawdę pisać nową powieść. Oczywiście przerywając tę pracę na rozmaite obowiązki promocyjne, medialne, które mam teraz i które bardzo lubię. Mam spotkania telefoniczne, że się tak wyrażę, prawda, wirtualne. To wszystko nastąpi. W każdym razie pracuję nad książką o Moku, która się ukaże we wrześniu, w październiku. W październiku się ukaże nowa książka o Eberhardzie Moku. Tak. Czyli plan jest taki. Oglądamy to, słuchamy podczas tych telefonicznych nagrań, o których pan powiedział, ale przede wszystkim czytamy i czekamy na jesień. Bardzo tak pięknie panu dziękuję, dziękuję panie bardzo za kolejne spotkanie. A państwu życzę doskonałej podróży do tego mrocznego, ale jakże ciekawego miejsca, jakim jest Wolne Miasto Gdańsk Edwarda Popielskiego w mieście Szpiegów. Do zobaczenia, do miłego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dla tych, którzy chcą więcej, za udział w spotkaniu dziękuję mBank z pakietem produktów Intensive, partner cyklu Empik Premiera Online.